Więc jak podejrzewam, że część z Państwa już się orientuje, Jaryło jest postacią wywodzącą się z kultury ludowej Białorusi oraz Rosji. Informacje na ten temat są stosunkowo późne, ponieważ pojawiają nam się dopiero w źródłach etnograficznych, w źródłach historycznych. To jest jakaś zapiska z 1765 roku. Natomiast Jarowit, połabski Bóg Jarowit, jest postacią pojawiającą się w zapisach już historycznych z okresu wczesnego średniowiecza. Wiemy, że był on otaczany kultem na terenie Połabszczyzny, ściślej Pomorza Przedniego, w Wołogoszczy, dzisiejszym niemieckim mieście Wolgast oraz w Ogolinie, czyli Havelbergu. W Wołogoszczy miała znajdować się świątynia, gdzie czczono święty taki artefakt związany z Jarowitem. Była to wielka tarcza wykonana ze złota. Źródła te historyczne utożsamiają Jarowita z rzymskim bogiem Marsem, odpowiedzialnym za sferę militarną, ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że generalnie cechą religijności połabskiej było to, że wiele z miejscowych bóstw miały właśnie tą siłę związane z wojną. Biskup i misjonarz święty Otton z Bambergu miał spędzić Wielkanoc w słowiańskim Chobolinie Havelbergu w 1128 roku. Ona wtedy przypadała, jak podają kalendarze liturgiczne, na dzień 25 marca. Już na samym wjeździe misjonarza czekała bardzo niemiła niespodzianka. Jak podaje autor jego żywota, Chobolin w tym czasie był zrujnowany i miasto, które wcześniej było schrystianizowane, zostało ponownie zasiedlone przez pogańskich Słowian. W tym czasie, kiedy święty wjeżdżał do tegoż miasta, zobaczył dookoła grodu rozstawione sztandary na cześć Boga Jarowita, ponieważ właśnie w tym samym czasie, w tymże nominalnie chrześcijańskim mieście, obchodzono publiczne obchody święta tego Boga. Więc po Wielkanocy, którą Otton z Bambergu spędził w tymże mieście, udał się dalej w swojej pracy misyjnej i przybył do Wołogoszczy. Miasto było wówczas siedzibą księcia oraz biskupa, a mimo to istniała tam publiczna świątynia Jarowita. Poganie bacznie obserwowali przybyłych. Była to większa ekipa po prostu misjonarzy i kiedy ci poczuli się zbyt pewnie i poszli po prostu pozwiedzać gród, rozeszła się pogłoska, prawdziwa czy nie, że poszli na prześpiegi, aby spalić świątynię. Rozłoszczony lud zaatakował misjonarzy, a jeden z księży, ratując się, wpadł do świątyni Jarowita, gdzie zobaczył tą wielkich rozmiarów złotą tarczę, którą założył na siebie, a następnie wybiegł naprzeciwko pogańskim Słowianom, chcąc się przedrzeć do swoich. No i tutaj właśnie taka dziwna sytuacja nastała, ponieważ rozłoszczony lud momentalnie ochłonął. Część z pogańskich Słowian rzuciła się do ucieczki, inni padli kornie na ziemię, ponieważ nagle wierzyli, że Bóg zstąpił bezpośrednio na ziemię, Bóg Jarowit, i założył na siebie tą złotą tarczę. Ona była wielkich rozmiarów, jak opisuje żywotiarz wspaniałej roboty. Była ona otoczona kultem, natomiast też nie można było jej dotykać. Ona była wynoszona z tejże świątyni tylko wyjątkowo w momencie, kiedy wybuchała wojna. A więc tenże ksiądz w tejże założonej na siebie tarczy wypadł na Słowian. Oni, jak powiedziałem, padli na ziemię albo uciekli. On ją porzucił i następnie uciekł do swoich, do całej tej misji niemieckiej, chrześcijańskiej. I tak się skończyła ta eskapada. Natomiast Otton z Bambergu ze swoimi misjonarzami nadal pozostał w grodzie i kontynuował akcję chrystianizacyjną aż do właściwie całkowitego sukcesu. Tutaj zobaczmy sobie, tak, to nie jest oczywiście tarcza Jarowita, ale jedna z niewielu tarcz słowiańskich z okresu wczesnego średniowiecza, jakie dotrwały do naszych czasów. To jest właśnie drewno? To jest drewno. Takie
takie jest wygodne, ale założone na taką sztywną jakąś część, tak? Tak, tak, tak. To białe jest współczesne, a to ciemne to jest stare drewno. Są to zdrowsze drewna nałożone na... Tak, tak, w celach ekspozycyjnych. A znane są jakieś dane na temat, jak się przechowało budżet drewna, w sensie gdzie odnaleziono i tak dalej? To jest na terenie Lęce, to jest Łączna, to jest, o ile mi wiadomo, z terenów tej słabnej bitwy pomiędzy Niemcami a Polakami. Natomiast w jakich warunkach przechowywali, ja podejrzewam, że w środowisku kwaśnym, bo tylko w takim drewno nie jest w stanie się zakonserwować. A więc Jarowita często obecnie łączy się w nauce ze znaną z folkloru wschodniosłowiańskiego postacią Jaryły. Tutaj są takie dwie przesłanki ku temu. Po pierwsze, etymologia imienia, ufrdzeń jar, oznaczający siła, surowość, pojawiające się także w ogólnosłowiańskim nazewnictwie wiosny. Jar to po prostu wiosna. Druga przesłanka to jest to, że jak pamiętamy, święto Jarowita było obchodzone w okolicach 25 marca. Natomiast święto Jaryły również jest związane z obrzędowością wiosenną i przypadało ono na dzień 15 kwietnia kalendarza gregoriańskiego albo 23 lub 27 lub 27 kwietnia kalendarza juliańskiego. Święto to wyglądało w ten sposób, że w okresie pierwszych zasiewów przybierano w białe szaty młodzieńca i posadziwszy go na białym koniu, dawano mu w lewą rękę kłosy żyta, w prawą rękę, co ciekawe, atrapę ludzkiej głowy i wieńcu z ziół. Na tymże koniu białym prowadzono go wśród śpiewów po polach. Śpiewano między innymi taką piosenkę, która brzmiała w ten sposób, że włóczył się Jaryło po całym świecie, rodził żyto w polu, płodził ludziom dzieci, a gdzież on nogą tam żyto kopą, a gdzież on na ziarnie tam kłos zakwitnie. Niekiedy w tej roli, właśnie co ciekawe, zamiast młodzieńca obsadzano kobietę i nadawano tej całej postaci takie cechy androgeniczne. Następnie po tańcach na tym świeżo zasianym polu następowała uczta z elementami organistycznymi. Pieśni śpiewane przy okazji obchodów Jaryły postanowił poddać badaniem, jak wspomniałem, profesora Dosław Kaficic z Uniwersytetu Wiedeńskiego, posługując się tutaj metodami językoznawstwa porównawczego. Dokładnie porównał on nie tyle treść pieśni wiosennych na terenach słowiańskich, co zaczął porównywać grupy wyrazów, związki wyrazowe, zwroty oraz zdania występujące w pieśniach wiosennych z terenów słowiańszczyzny od Bałkanów po Bałtyk oraz Wołgę. Badania profesora ujawniły daleko idącą zbieżność omawianych tekstów, także stwierdził nawet występowanie po kolei tychże samych zdań, które co prawda różniły się, ponieważ były to pieśni śpiewane w różnych językach, natomiast te zdania były dokładnie takie same i profesor stąd jak gdyby stawia taką hipotezę, że możemy mówić o istnieniu pewnego pratekstu słowiańskiego, który został następnie, który nadal do tej pory funkcjonuje w kulturze ludowej ludów słowiańskich. Na tej podstawie, na podstawie swojej analizy profesor Katicic zdecydował się na rekonstrukcję mitu o Zielonym Jerzym, tak była zwana ta postać na terenach południowych oraz w Polsce, oraz Jaryle. I właśnie ten mit, który choć zachował nadal kilka elementów niejasnych, w ogólnym zarysie już jest dla nas czytelny. Opowieść więc zawarta w tychże pieśniach wiosennych mówi o podróży głównego bohatera, owego Jaryły lub Zielonego Jerzego, posiadającego konia, a niekiedy będącego też personifikacją konia o maści siwej, białej bądź wręcz zielonej. Jeździec rusza do gospodarzy i ich córki mieszkających pod drzewem życia, czyli w takim centrum słowiańskiego wszechświata. Droga bohatera jest długa, prowadzi przez tereny niezamieszkałe i zamieszkałe, a jego przybycie powoduje obudzenie wegetacji i życia na danym terenie. Lasy i pola zielenieją, jak mówią pieśni, natomiast przejście przez zabytki ludzkie skutkuje wysypem nowonarodzonych dzieci. W tym czasie ukochana bohatera
zwana Marą, Morą, Moreną, a w polskich pieśniach Marzanną chodzi boso po rosie, plecie wieńce ze złotych frędzli, które otrząsa ptak siedzący na drzewie życia i oczekuje na swojego ulubieńca. Mora Marzanna posiada braci, którzy kują złoty klucz otwierający bramę do domostwa. Kiedy bohater przybywa w końcu do tego dworu, który jest położony pod drzewem życia, Marzanna wybiera go spośród innych zalotników i następują zaślubiny. Związek jednakże pomiędzy Jarełą a Marzanną ma charakter kazirodczy i to bardzo konsekwentnie podkreślają wszystkie teksty. Są oni bowiem rodzeństwem. Następnie trzy kobiety planują zabójstwo bohatera i tutaj są wśród tych trzech kobiet najczęściej występuje teściowa, szwagierka Zielonego Jerzego Jaryły oraz sama Mara Marzanna. Właśnie jej związek ze śmiercią wyraża już sama etymologia imienia. Tutaj możemy to skojarzyć ze staropolskim określeniem na śmierć, mur. A opisy w tychże pieśniach mówią o jej okrucieństwie i mściwości. I w końcowej części mitu bohater jest zabijany przez swoich szwagrów, którzy wykuli dla niego ten złoty klucz. Całość należy interpretować jako opowieść o obudzeniu wegetacji, bo pochód Jaryły zieleni pola i powoduje narodziny dzieci, oraz o jej ponownym zaśnięciu na zimę wraz z jego śmiercią. I jak należy przypuszczać, Jaryło swoją wędrówkę rozpoczynał każdej kolejnej wiosny, tak aby cykl przyrody znów się powtórzył. Pozwala to dopatrywać się w postaci Jaryły Słowiańskiego koncepcji zabijanego i zmartwychwstającego Boga, znanej szeroko w mitach płodnościowych i wegetacyjnych wielu ludów, tutaj przywołując tylko tytułem przykładu egipskiego Ozyrysa, czy też frygijskiego i schelenizowanego Aptisa. Jego śmierć pozwala też wyjaśnić znaczenie owej tajemniczej ściętej głowy, którą trzymał w ręce odgrywający jego postać w czasie obrzędowego objazdu. Przepraszam, a jak to się ma do tego mitu zabijania Marzanny, tak? Topienia czy palenia na wiosnę? No właśnie, to są te elementy, które nadal są, jak gdyby oczekujemy na wyjaśnienie, potrzebne są dalsze analizy, dlaczego, można powiedzieć, dlaczego Marzanna w ogóle decyduje się na zabicie swojego ulubieńca. No tak, ale w takiej bardzo popularnej, potocznej tradycji, no to właśnie zabijamy tą Marzannę. I wtedy zaczyna się wiosna. Tak. A nie ona wybiera sobie kontekst? No to tak jak mówię, nadal potrzebne są dalsze pogłębione po prostu analizy tego. Nadal jest jak gdyby niewyjaśniona kwestia, kim jest teściowa Zielonego Jerzego. Poza tym, że prawdopodobnie jest to po prostu jakieś bóstwo. Dobrze. To teraz przejdźmy do obyczaju populacji na polu. Jak Państwo z pewnością wiedzą, dla Słowian istotne znaczenie odgrywał piorun będący orężem oraz manifestacją w świecie istnienia gromowładnego jak Zeus boga Peruna. Szczególną rolę tutaj przypisywano pierwszemu piorunowi wiosennemu. Wierzono bowiem, że w ten sposób niebiański Bóg zakładnia Matkę Ziemię. Towarzyszyło temu nie tylko uderzenie, ale i następujący deszcz, to niebiańskie nasienie, po którym ziemia odżywała po zimie, zaczynała rozkwitać i rodzić. Zwróćmy tu uwagę, że nadal w języku polskim nieprzyzwoite określenie na populację zawiera ów dzeń per, będący ogólnosłowiańskim określeniem na czasownik uderzać. Do najbardziej znanych ludowych rytuałów seksualnych należy bez wątpienia kopulacja na polu. Była ona odprawiana na wiosnę. Obrzęd ten polegał na symulacji aktu płciowego przez mężczyznę i kobietę na ugorze, bądź też na braku tejże symulacji. Możliwy też był w formie męskiej masturbacji. Wówczas partnerką mężczyzny była sama ziemia, którą uprawiał. Dochodziło wówczas do symbolicznego zapłodnienia skiby, co miało pobudzić nowe życie i zapewnić obfite zbiory. Podobnie zresztą postrzegano orkę jako symboliczny akt płciowy. Natomiast w przypadku spółkującej pary
ich płodność miała się w magiczny sposób udzielić ziemi, powodując pomnożenie plonów i obfitość. Obydwa zwyczaje kopulacji mężczyzny z ziemią albo kobietą były więc trawestacją przekonania o zapadniającej roli gromowładnego, a uczestnicy obrzędu na moment wcielali się w boskie role. Z postacią konia jako ogólnosłowiańskiego symbolu płodności łączy się takie bułgarskie święto zwane Końską Wielkanocą, Koński Velikden. W tym czasie kobiety bułgarskie wybiegały bułki, które miały kształt kopyta, podkowy konia lub jeźdźca na koniu. W schrystianizowanej wersji obrzędu one następnie nosiły to pieczywo do cerkwi na poświęcenie, a następnie było to pieczywo łamane między uczestników i osoba, która łamała, celebrująca, wypowiadała błogosławieństwo: niech będą żywe i zdrowe konie, niech się zapładniają i rozmnażają. Natomiast jeżeli kawałek bułki łamała kobieta, wówczas opierała się o plecy ciężarnej i razem podskakiwały, kopały i rżały jak kobyły. Inny obrzęd towarzyszył pochodom kukerów. W niektórych wsiach bułgarskich, co ciekawe, figura drewnianego fallusa była inwentarzem gminnym, a na głównego kukera wieśniacy wybierali osobę najbardziej szanowaną, najbardziej szanowanego mężczyznę. Następnie wolno mu było publicznie dotykać owym rekwizytem nóg bezdzietnych kobiet, oczywiście w celach płodnościowych. Dla zapewnienia zaś płodności kul całej osady owego najbardziej szanowanego mężczyznę zaprzęgali do radła, po czym obrzędowo orał on skibę. Takie fallusy znane z wykopalisk z terenów Polski i Rosji, na pewno Państwo już widzieli różnego rodzaju opracowania historycznych. Ja tutaj pozwoliłem sobie zebrać wszystkie te, które udało mi się znaleźć. Oczywiście najbardziej ciekawym jest artefakt z tłumu pod Łęczycą, gdzie w grodowej studni odkryto dwa drewniane takie prącia i część z Państwa pewnie już pamięta z poprzedniego wykładu opis ceremonii z wykorzystaniem tychże przedmiotów, jakie przytacza XII-wieczne źródło staroruskie. Otóż podaje ono: jeśli u któregoś z nich będzie wesele, biją w bęben i dmą w piszczałkę i robią wiele czartowskich rzeczy, jednak jest coś nawet bardziej godnego pożałowania. Wykonują męskie genitalia i wkładają je do wiadra i do czaszy i piją, smarkają i liżą i całują je. Jak Państwo pewnie pamiętają, ja wtedy wspomniałem, że sama symbolika obrzędu jest dla nas jasna. Owo zanurzenie artefaktu w wodzie symbolizuje stosunek, w jego efekcie właściwości ożywcze i wzmacniające tego wody, tego płynu ulegały magicznej przemianie. Z tego powodu była ona następnie spożywana. Całowanie i lizanie tego sztucznego falusa jest na pewno aktem adoracji. Co jednak znaczy owo smarkanie i czy należy je interpretować w ten sposób jako wydmuchiwanie nosa, czy też może chodzi o spryskanie nasieniem rekwizytu, tak aby dodać mu jeszcze realizmu. I wreszcie pojawiało się pytanie na ostatnim wykładzie, i czy następujące potem całowanie i lizanie tego spryskanego rekwizytu, będące wyrazem uwielbienia i czci, było wykonywane tylko przez kobiety, czy też brały w tym obie płcie. Z szczęściem udało mi się niedawno natrafić na taki zapis rzucający światło na całą sprawę. To jest taka staroruska interpolacja do greckich kazań świętego Grzegorza z Nazianzu. Powstała najpóźniej w XIV wieku. Ona stwierdza, co następuje. Czczą wstydliwe członki i kłaniają się im i ofiary składają. Słowianie jednak wstydliwy członek w czasie wesela wraz z czosnkiem wiadra wkładają i piją. Od nich nauczyli się Bułgarzy, aby ową wypływającą ze wstydliwych członków wstrętność jeść, czyli z tym spożywaniem oczyszczają się od grzechu. I są ze wszystkich narodów najgorszymi i najbardziej przeklętymi. Jak widzimy, staroruski interpolator stwierdza istnienie usłowian, przez których najpewniej ma na myśli ogłam wschodni kultu fallusa,
Następnie opisuje taką samą ceremonię w czasie wesela zanurzania owego sztucznego falusa w wiadrze, przy czym pojawia się tutaj czosnek o charakterze apotropeicznym, odstraszającym i chroniącym przed złymi mocami. Następnie ów napój jest spożywany. A dalsza część opisuje, jak słowiańscy już wówczas Bułgarzy przejęli ów zwyczaj od Rusinów, w tym przejęli spożywanie nasienia. Przy czym tekst wskazuje nie na Bułgarki same, lecz na Bułgarów. No i tutaj możemy rozumieć ten termin dwojako, albo kolektywnie jako mężczyzn i kobiety, bądź ekskluzywnie jako samych bułgarskich mężczyzn. Obydwie jednak hipotezy prowadzą do jednego wniosku, że bułgarscy mężczyźni spożywali spermę, co mieli przejąć od Rusinów. Męskiemu nasieniu miało być przyznawane właśnie tutaj szczególna moc, czego interpretacją chrześcijańską jest to wspomniane oczyszczanie od grzechu. Na pytanie więc, kto uczestniczył w obrzędzie ku czci słowiańskiego falusa, wypada więc w świetle tych źródeł stwierdzić, że obie ludzie, a w przypadku mężczyzn jest to jedna z najwcześniejszych zmianek dotyczących homoseksualnych praktyk na terenie słowiańszczyzny. Pokazuje też ona, że owe zachowania nie były potępiane przez społeczność, a przeciwnie służyły do celów kultowych. Ale to jest, rozumiem, już Państwa interpretacja, tak? Bo... Jest to jedyna interpretacja moja. Przy temacie czci falusa u Słowian wypada zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię rzadko omawianą. Otóż na terenie Rosji znamy kilka przykładów falicznych kamieni, które były czczone przez Słowian aż do XIX wieku i były wykorzystywane do rytuału w przypadku bezpłodności kobiety. Są to z reguły właśnie takie większe gabarytowo kamienie o naturalnych kształtach albo grubo ciosane rzeźby. Niestety tutaj problematyczne w tym wszystkim jest to, że pochodzenia tego kultu nie znamy. Część bowiem z tych kamieni jest datowana na okres jeszcze przed zasiedleniem tych terenów przez Słowian. Być może więc ów kult Słowianie przejęli od swoich niesłowiańskich poprzedników. Nasza dezorientacja jednak wzrośnie, kiedy przypomnimy sobie, że dwa takie kamienie znamy z terenów Polski. I czy ktoś z Państwa wie, o czym mówię? Mamy mnich pod Ślęczą. Świetnie. I jeszcze? Mamy pruskie nie. Nie. No więc tak, to jest mnich z Garncarska oraz słup koniński, ustawiony w Koninie w roku 1151. Pierwszy z nich, jak i inne rzeźby ślężańskie, jest łączony z ludnością przedsłowiańską, najczęściej z Celtami. Natomiast słup koniński, jak powiedziałem, jak zresztą mówi wyryta na nim inskrypcja, został postawiony w połowie XII wieku. Niecodzienny kształt nadal pozostaje do dzisiaj niewyjaśniony, a jedyną analogią do tego kształtu jest właśnie mnich z Garncarska. Ale tam w przypadku Konińskiego nie było tam jakiejś historii przerobienia tego kształtu? To może pytania na koniec i w ten sposób. I kończąc temat kultów falicznych, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki ciekawy zwyczaj występujący w Polsce południowej i zachodniej. Otóż w nocy z niedzieli na poniedziałek po Zielonych Świątkach młodzi kawalerowie ustawiali tam na placach i przed domami panie wysokie, niekiedy kilkumetrowe słupy majowe zwane wiuchami. Wykonywano je z młodych chojaków. Nazwa zresztą słusznie nam się kojarzy z pewnym grubiańskim określeniem na członka, które owijano girlandami z roślin, a na czubku przywiązywano bukiet z kwiatów i wstążek. Traktowano to jako formę oświadczeń wobec dziewczyny oraz powiadomienia wiejskiej społeczności o zamiarach matrymonialnych wobec niej. Jednakże wiosenna obrzędowość to nie tylko kult falusa i męskości, więc przejdźmy teraz do chyba znacznie ciekawszej duchowości kobiecej.